Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z panem Bogdanem Kasperkiem z Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostatni raz rozmawialiśmy w czerwcu 2020 roku. Chciałem przypomnieć pana słowa z tamtego wywiadu, którego pan udzielił portalowi OX, bo mówił pan wtedy, że epidemia to dla nas czas ogromnej lekcji pokory. Widać, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Widać też, że w pewnych obszarach musimy dokonać przewartościowania naszej współpracy terytorialnej, bo to nie jest normalne, że pompujemy pieniądze w takie działania czy partnerstwa, które w sytuacjach kryzysowych nie zdają egzaminu. Czy coś się zmieniło od tamtej pory? Czy stwierdzenie jest jak najbardziej aktualne? Zmieniło się tyle, że zaczęliśmy właśnie dokonywać tego przewartościowania. Tego przewartościowania dokonujemy głównie w ramach takiego nowego programu, który uruchomiliśmy jako Euroregion, nazywa się Model. Stworzyliśmy go w drugiej połowie roku, właśnie pierwszego roku epidemii, czyli roku 2020. A finansowało nam to wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale już od tego czasu trzy jego główne, powiedzmy sobie, filary realizujemy z programu czesko-polskiego. Też udało nam się pozyskać na to środki. To taki projekt Model Go, Euregio Info i Semafor Transgraniczny. A w największym skrócie mają one służyć właśnie temu, żeby już w najbliższych miesiącach po pierwsze dostosować współpracę transgraniczną do dzisiejszych wymogów, czyli do tego, czego dzisiaj wymaga od nas sytuacja, to jest bardzo ważne, ale równocześnie także w trakcie epidemii zakończyliśmy pracę nad aktualizacją strategii współpracy transgranicznej w Euroregionie i ona, ta aktualizacja, także absorbuje tę naszą wiedzę z czasu tych pierwszych miesięcy. Trudno to już nawet dzisiaj nazwać pierwszymi miesiącami, bo za niedługo będą dwa lata trwania epidemii. Na czym ta zmiana polega? Czym różni się współpraca między wami, między gminami polskimi po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego? Jak wyglądała przed pandemią? Jak wygląda obecnie? I na czym polegają te różnice poza takimi oczywistymi sanitarnymi, do których wszyscy musimy się dostosować? Powiem w ten sposób. Ciężko dzisiaj jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ta współpraca już się zmieniła, bo jesteśmy w fazie właśnie budowania tej współpracy po nowemu. To, co na pewno zauważyliśmy już dzisiaj, to to, że kontakty są bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o te kwestie czysto techniczne, nazwałbym je kiedyś, a we współpracy naszej transgranicznej nawet kilkunastominutowe spotkanie w sytuacji, kiedy trzeba było na nie jechać kilkadziesiąt minut, bo z jednego końca Euroregionu w drugi, realizowaliśmy po prostu w tradycyjnej formie. Dzisiaj już, nawet jak sytuacja by na to pozwalała, te takie bardziej techniczne realizujemy w trochę inny sposób, czyli na przykład wykorzystując środki elektronicznego przekazu. To nie powiem, że to jest rzecz zła, bo niekiedy trochę wpływa na pewną efektywność współpracy. Natomiast to są rzeczy, które oczywiście zauważamy od razu. Te kontakty, nie powiem, że są rzadsze niż przed epidemią, ale na pewno częściej wykorzystywana jest ludzka pomysłowość i trochę inne formy niż te takie czysto tradycyjne. Natomiast mówiąc o takich głębszych zmianach, myślę, że będziemy w stanie o nich powiedzieć najwcześniej końcem tego roku, ponieważ majstrowanie w cudzysłowie na żywym organizmie, organizmie, który rozwijał się przez 20 ponad lat, tak po prostu intuicyjnie, bo nie mamy się na czym oprzeć, bo epidemia dotknęła cały świat, mówimy o tym dzisiejszym świecie, w tym konkretnym momencie podpatrujemy, jak to robią inni, oczywiście, podpatrujemy głównie pogranicze francusko-niemieckie, wyciągamy pierwsze wnioski, ale mówiąc o takich zmianach jakościowych, to jeszcze kilka miesięcy nam zostało. Mówił pan o pograniczu polsko-francuskim. No i właśnie też chciałem zapytać o ten projekt, który wciąż realizujecie, czyli InfoSpace, który miał
z jednej strony podsumować dotychczasową pracę w ramach tej poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, no ale z drugiej strony wytyczyć jakieś wnioski na przyszłość. I chciałem się zapytać w ten sposób, kiedy rozpoczynała się poprzednia perspektywa finansowa w 2014 roku, na czym polegają różnice z tamtego momentu, jak patrzyliście na rok 2021, a jak dzisiaj patrzycie na rok 2027, kiedy ta następna perspektywa już dobiegnie końca? Na pewno patrzymy w sposób zdecydowanie bardziej świadomy. Nie mówię, że przygotowując się do aktualnie kończącej się perspektywy, nie patrzyliśmy w sposób taki właśnie, że wiemy, o co nam chodzi, ale teraz jesteśmy bardziej, wytłumaczę to moje, bardziej świadomi tych wszystkich zagrożeń, które zawsze czyhały, a z których nie chcieliśmy zdawać sobie sprawy, tak jak wszyscy w taki pewien sposób uśpieni tą bezproblemowością. No bo zwróćmy uwagę, od roku 2007, kiedy Polska i Republika Czeska weszły do strefy Schengen, z jakimiś drobnymi wyjątkami polegającymi na tym, że gdzieś odbywała się jakaś duża międzynarodowa impreza i były jakieś drobne kontrole na granicy, to w zasadzie nie odczuwaliśmy żadnych negatywnych skutków jakichkolwiek zdarzeń. I teraz, mówiąc właśnie bardziej świadomi, jesteśmy bardziej świadomi tych wszystkich ryzyk. W związku z tym to, co planujemy, w szczególności w tej sferze miękkiej, takich rozwiązań sieciowych, instytucjonalnych, ale sieciowych, jest, jakby to powiedzieć, od początku przygotowywane wariantowo, czyli jeżeli już budujemy, na przykład w epidemii budowaliśmy aktualizację strategii rozwoju współpracy euroregionalnej, no to od razu zakładaliśmy, że jak się nam nie będzie dawane spotykać w takim normalnym realu, no to będziemy to robić innymi formami, ale nie przewidywaliśmy tego, że coś będziemy odkładać w czasie. Czyli to jest na pewno taki aspekt, na który chciałbym uwagę zwrócić. Ja jeszcze wrócę do tego projektu, o którym Pan wspomniał, InfoSpace, także w odniesieniu do tego pogranicza francusko-niemieckiego. My tam podpatrywaliśmy konkretnie działalność takiego punktu informacyjnego, nazywa się InfoBest. Coś kiedyś podobnego prowadziliśmy, dzisiaj jest tego sukcesorem częściowo Cieszyńskie Centrum Informacji w Cieszyńskim Rynku. Nazywało się to u nas kiedyś Agencja Informacji Przygranicznej. I my doprowadziliśmy projektem do takiego ponownego rozpatrywania tego, czy Agencja Informacji Przygranicznej nie powinna, oprócz tego, co wiąże się ze spędzaniem czasu wolnego, nie powinna zajmować się wieloma innymi takimi aspektami związanymi z tym, co dotyczy przekraczania granicy. Czyli właśnie chcemy stworzyć, bazując także na tych doświadczeniach francusko-niemieckich, bo one tam się po prostu okazały być potrzebne zwyczajnie, staramy się stworzyć takie miejsce, w którym w sytuacjach różnego rodzaju ograniczenia przekraczania granicy będzie jeden telefon, jedna strona internetowa, jeden adres dostępowy, że będziemy wiedzieć, aha, tam się tego dowie. A to był jeden z takich minusów, które ujawniła nam epidemia, że oczywiście wcześniej tego nie było, bo nie było takiej potrzeby. Nie było potrzeby dowiadywać się, na jakich warunkach można wejść do sklepu po drugiej stronie granicy, albo czy w ogóle mogę przekroczyć granicę. Dzisiaj niestety taka potrzeba jest i obawiam się, że jakiś czas jeszcze istnieć będzie. No właśnie, to jest, słusznie zwraca Pan uwagę na ten problem, bo często są komunikaty dotyczące zasad wjazdu do Republiki Czeskiej, a z drugiej strony często tak by było, że nie było informacji, co po powrocie. I zwracacie na to uwagę w swoich działaniach? Tak, oczywiście. Staramy się już teraz, nie czekając oczywiście na to, że kiedyś na przykład powstanie taki punkt, już teraz w tych przekazach
które realizujemy jako Euroregion, zwracać uwagę na obie strony. Bardzo często, wiadomo, głównie dotyczy to, bo nie jesteśmy jakimś oficjalnym kanałem informacji, my nie możemy, nie mamy do tego uprawnień, ale to o czym wspomniałem, ten punkt, to właśnie miałoby być takie miejsce, które będzie takim, będzie gromadzić informacje z różnych źródeł, bardzo różnych źródeł i je redystrybuować, analizować i redystrybuować, oczywiście w tym odniesieniu, że dotyczy to obu stron granicy. Bo całkowicie zgadzam się z Panem, że największym problemem dzisiaj było to, że zazwyczaj dobre źródła informacji dotyczyły tylko jednego z elementów, albo tej, albo tamtej strony granicy. Chciałem jeszcze zapytać o ten trwający, no nie bójmy się tego słowa, konflikt między Komisją Europejską a polskim rządem. Tu chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Wiadomo, że to jest, euroregiony działają na zasadzie innego finansowania, ale czy ta sytuacja wpływa jakoś na współpracę waszą, na przykład z gminami czeskimi? To jest jeszcze też cały czas się toczy spór o Turów, tak? W jaki sposób te działania wpływają na waszą taką codzienną pracę? Znaczy, skłamałbym, gdybym powiedział, że tematu nie ma. W sensie, że on nie istnieje w naszych relacjach. Oczywiście, że istnieje. Natomiast z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie ma, myślę, dzisiaj wciąż mogę stwierdzić, żadnego rzeczywistego wpływu na to, co robimy, nie ma żadnego rzeczywistego wpływu na relacje polsko-czeskie w obszarze Euroregionu Śląsk-Cieszyński. To z jednej strony pokazuje, że współpraca euroregionalna jest czymś innym, jest czymś po prostu lokalnym, dobrosąsiedzkim i można ją, jakby to powiedzieć, bardzo wyraźnie oddzielić od tej współpracy oficjalnej, międzyrządowej, a z drugiej strony jednoznacznie też pokazuje, że budowane latami, trochę oczywiście osłabione epidemią relacje, kolokwialnie powiem, do czegoś się w tym życiu takim, w tych trudniejszych okolicznościach przydają, bo bądźmy realistami, nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Nie zawsze wszystko układa się dobrze, bardzo dobrze, cudownie. Nieraz jest tak, że są problemy i sztuką jest to, jak sobie w tych trudnych sytuacjach radzimy. U nas na razie chyba radzimy sobie nie najgorzej. Tu chyba widać to, o czym kiedyś wspominał poseł Jan Albrecht, że często mówimy o Unii Europejskiej jako narzędziu finansowym, tak, są dofinansowania, współfinansowania, projekty, budżety, a tutaj Euroregion to jest jednak taka po prostu zwykła ludzka współpraca. Też ma Pan takie wrażenie? Znaczy, no, ja nie muszę mieć wrażenia, ja mam pewność, bo ją realizujemy, także jak najbardziej potwierdzam Pańskie słowa i to, co nas cieszy właśnie, że troszeczkę kuriozalnie, ale w wyniku epidemii zainteresowanie jednostek, mieszkańców, nie grup, organizacji pozarządowych, samorządów, które zawsze interesowały się tą współpracą, ale właśnie pojedynczych mieszkańców gminy X, sołectwa Y, się zwiększyło. Mówię o tym zainteresowaniu tym, co robimy, tym, czym jest Euroregion. Często słyszymy, no tak naprawdę epidemia pozwoliła nam uświadomić sobie, co to jest w ogóle ten Euroregion, no bo bądźmy szczerzy, głównie zajmowaliśmy się pracą na rzecz naszych samorządów, naszych beneficjantów, no każda organizacja po coś powstaje, ale w wyniku epidemii nagle okazało się, że taki podmiot, który tworzy pewne warunki do współpracy, tworzy pewien klimat do tej współpracy, jest potrzebny nie tylko właśnie tym wspomnianym instytucjom, ale większości mieszkańców, którzy mogą mieć interes w przekraczaniu granicy, bo o tym mówimy, a chyba nie musimy i nie odkryjemy tutaj żadnych wielkich tajemnic, jak powiemy sobie, że tych osób jest na Śląsku Cieszyńskim czy w obszarze naszego Euroregionu naprawdę dużo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Bogdan Kasperek. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.